naszymi politykami jest problem, bo to do końca, czy to są politycy. Politycy załatwiają sprawy na arenie europejskiej i polskiej przede wszystkim, a tutaj się nic nie odbywa, także nie wiem, czy my mamy polityków, czy nie mamy. O co tu chodzi w tym Zielonym Ładzie, że zbieramy 10 hektarów, ale te 40 jarów jest nie pani. Nie może pani z niego czerpać korzyści przez cały rok. I właśnie to jest ten Zielony Ład. A to właśnie, co powiedział kolega. Nie odpuścimy, jako rolnicy, bo gdy się poddamy teraz, gdy się poddamy i się cofniemy, to oni wjadą do Polski i będą nad, po prostu nad naszymi plecami. Ja uważam, że jeśli dostałem od ojca hektar ziemi, mam go uprawiać, mam go przekazać synowi, syn ma przekazać swojemu synowi z dziada na pradziada. Tak po prostu, teoria polskiego rolnika. Może na zachodzie jest inaczej, nie wiem, ale my jesteśmy polskimi chłopami. Chłop się, ja powiem tak, były protesty rolnicze, bo były 10 lat temu, ale teraz doszła taka skala, że już się nie cofniemy. Nie cofniemy się, bo nie mamy gdzie po prostu. Nam jest po prostu nie do pomyślenia, jak to dalej może tak trwać. Szanowni Państwo, skoro tyle pomagamy Ukrainie, ja się pytam naszego rządu i rządu Brukseli, to czego naszym rolnikom nie można pomóc? 56 miliardów wydaliśmy na odnośnie zbrojenia Ukrainy, pomogliśmy militarnie, a polskim rolnikom zaledwie do kukurydzy daje się miliarda. Jaka to jest proporcja? Jak to po prostu się ma się do tej sprawiedliwości? Nie rozumiem, ja tak powiem krótko i tematowo. Matka to jest nasza ojczyzna, ojciec to jest rząd, a my jesteśmy dziećmi tego rządu i tej matki, szanowni państwo. I każdy rodzic, każdy ojciec jest wzorem dla swoich dzieci. I nie możemy tego zrozumieć, że my jako rolnicy, jako te dzieci, tej matki i tego ojca jesteśmy gorzej traktowani i w tym momencie zajmują się sąsiada dziećmi, czyli ukraińskimi rolnikami, ukraińskimi farmerami i biznesami, a nas zostawia się same sobie. Jesteśmy bardzo niesmaczeni, jesteśmy oburzeni, że nas się tak dyskryminuje w naszym kraju, gdzie pracowaliśmy od dziada, pradziada, bo budowaliśmy nasze gospodarstwa, trwaliśmy w tym patriotyzm, to właśnie przez tych rolników zawsze był utrwany. Jak byliśmy pod zaborami, kto na to wszystko pracował? Rolnicy, szanowni państwo. To dzięki rolnikom przetrwała ta wiara, ta nadzieja, że Polak jest Polakiem i dzisiaj mamy za to taką odpłatę? To jest po prostu niemożliwe. Nikt nas nie szanuje, nikt nas nie docenia, a to dzięki nam. Obaliliśmy tą komunę, obaliliśmy te wszystkie zabory i dzisiaj mamy taką zapłatę. Za tą naszą ciężką, mozolną pracę oczekujemy godnej zapłaty, szanowni państwo, godnej zapłaty, nie chcemy nic więcej. Jeśli po prostu nie będzie miał dobrej jakości samochód paliwa, to się zatrze silnik albo wtryskiwacze polecą. I tak samo jest z waszym życiem. Macie wątrobę, macie serce i później się dzieją, są nadciśnienia, są różne choroby nowotworowe. Z czego? Z tego właśnie, że nieznajomego pochodzenia przychodzą zboże. W dalszym ciągu idzie zboże techniczne. Moi koledzy pracują, weterynarii na granicy, nie kontrolują, bo to jest bez kontroli. Nie wymaga tutaj kontroli ani weterynaryjnej, ani sanitarnej, ani po prostu różnych innych służb ku temu, które są podporządkowane. Ja się też obawiam, że wpływy oligarchów tam są w Brukseli, u pani Urszuli von Leyen. Tam są różni ludzie, tam są tylko ludzie i każdy lubi pieniążki. Ten biedny, ten bogaty i ten jak zobaczy, to i podejrzewamy. My jako rolnicy do mnie dochodzą takie słuchy, że jest po prostu urząd Brukseli skorumpowany. Dlatego tak się dzieje, jak się dzieje, dlatego otwarty został rynek Sony. Przecież oni ani eurocenta nie płacą składek. My płacimy i my z tego nic nie mamy. Dla nas to jest niezrozumiałe. Może jakoś Etiopię jeszcze przyjmą do nich i będą też ich sponsorować. Po to płacimy składki i po to wymagamy, żeby nas rekompensowano. Skoro utworzyli granice, to niech takie mechanizmy stworzą, żeby polskiego rolnika ochronić. Skoro mają pieniądze dla Ukraińców, to niech również mają dla polskich rolników. Odnośnie tej wojny, na moment tej wojny, żeby te pieniążki nam rekompensowano, nasze straty w rolnictwie.
widocznie chcą wykończyć polskiego rolnika całkowicie. Chcą pozalewać część terenów, chcą właśnie te zazielenienia przecież na naszych zwięzłych glebach. Jeśli się w jesieni nie przeorze, to na wiosnę nie ma sensu wyjechać w pole. Albo będzie za mokro, albo za sucho. I co mamy wtedy zrobić? Jakie będzie? Już są spadki plonów w tym momencie. Do tego zmierzamy, żeby to zostało wszystko wycofane, albo po prostu ugórowanie. Szanowna Pani, jaki to sens, jaka logika? Dać 100 tysięcy za hektar pola i żeby on leżał odłogiem? Przecież ono musi na siebie zarabiać. Jak najbardziej. Skoro odłogowanie, mają średnią wyliczoną 5,5 tysiąca, niech nam dadzą rekompensatę 5,5 tysiąca, będziemy odłogować. Ale nie za darmo, Szanowni Państwo. Jeśli rolnik wziął na to pole 100 tysięcy złotych, to chce coś odrobić. Przecież nawet tego pola ten rolnik nie odrobi, to jego dopiero dzieci mogą na tym zarobkować. On musi cały czas spłacać. Ludzie po prostu tam w urzędzie w Brukseli, jest to wszystko teoretycznie, ale niech spojrzą również praktycznie, jaka to jest prawda, jaka to jest ciężka sytuacja, żeby to wszystko odpracować, wziąć te kredyty, spłacić. To, że dali, zaszczepili nas tymi ciągnikami drogimi, tymi maszynami, oni nas po prostu kupili i myśmy się sprzedali, bo bardzo nie przemyśleliśmy tego wszystkiego, że pójdziemy w taką utopię. Zafascynowaliśmy się tym ładnym sprzętem, bogatym sprzętem, z innowacjami i dzisiaj mamy tego pokłosie, Szanowni Państwo. Zniszczyli nas. Zniszczyli nas i te wszystkie sprzęt, Szanowni Państwo, jak widzicie, jeśli poszliśmy do Unii, raptownie wszystko podrożało. Jeśli wyszły jakieś programy, 100-200% wszystko drożało. Widocznie o nas wykończyli nasze rolnictwo, wykończyli nas sprzęt, wykończą nas całkowicie.